wszystkim. No i dzisiaj, tak jak widać, jesteśmy w Wabiogórskim Parku Narodowym na Polanie Krowiarki. No i idziemy na Babią Górę. No jesteśmy trochę po 9:00. Wszystkie parkingi oczywiście są zapełnione. Musieliśmy trochę tam poniżej głównej drogi zaparkować. No strasznie dużo dzisiaj ludzi. No bo pogoda jest, no i każdy na pewno chce wykorzystać jeszcze tą ładną pogodę, słoneczko. No i idziemy, zobaczymy jak będzie. No idziemy najpierw czerwonym szlakiem na Babią Górę, no i stąd wychodzi właśnie już pokazane 2,5 godziny. No i idziemy czerwonym szlakiem, później będziemy chcieli iść ze szczytu do schroniska. Będziemy iść do schroniska. No i tam wtedy będziemy schodzić, zrobimy sobie taką pętelkę. Aaaa, Julianek! Julianek! Co on krazi? Kamerka by się chciał pobawić, tak? No. Droga wygląda tak jak teraz. Są takie kamienie. Małe schodki. Zejdzie się lasem, to jeszcze tak nie wieje. Także droga jest jeszcze fajna. No tam trochę, jak będziemy teren otwarty, to nie będzie wiało, jak to na próbie. Jesteśmy na okolicy. Nam do góry jeszcze godzina 30. Droga idzie po takich kamykach. Jednak trochę wieje, jak to na Babiej. Chcieliśmy Julka doubierać. To dobrze, kupiliśmy taki specjalny otulacz. Także nam się teraz przydał. Będzie mu na pewno cieplej, dużo cieplej. Także warto w takie rzeczy się zaopatrzyć, jak ktoś chce chodzić z dzieckiem, z takim małym dzieckiem po górach. Przydaje się na pewno. Jesteśmy do... Karpa. Idziemy dalej. No trochę wieje, a Julianek nas zasnął. Także trzeba iść. No to idziemy dalej sobie. No droga cały czas po kamienie. Tak jak widać. Taka droga. O, tu mamy takie wielki. Wchodzimy tutaj sobie w stronę schroniska. Idziemy do schroniska jeszcze sobie usiąść. Tutaj mniej trochę wieje, tam jednak trochę wiało. Szliśmy tam przed samym szczytem, tam na dole. Są tam, jest taka górka z tych kamieni, tam byliśmy trochę poniżej górki. Zrobiliśmy sobie przerwę. No i tylko szybko weszliśmy na szczyt. Zdjęcia i szybko Marcin na dół schodzi z Julianem. Będziemy tam jeszcze sobie porobić zdjęcia, ale Marcin musiał zejść, bo za bardzo wiało, żeby tam długo w ogóle
być. No i tak, znajdziemy sobie. To też tak mniej więcej posówka. Także fajnie, że jesteśmy okryci już od tego wiatru. No ja bawię, jak to bawię, no zawsze tam wieje. Rzadko kiedy nie wieje. No ale tak, trzeba być przygotowanym na wyjście. Jak to się idzie z dziećmi, no to czapki, rękawiczki. No wiadomo, w lato nie, no ale jak już taki stres jesień, to trzeba być przygotowanym. Dobrze, mieliśmy ten otulacz. Także jednak dużo to dało. No ciepło było, niektórzy widziałem worki tam mieli pozakładane na siedełka różne. Takie te, no przeciwdeszczowe też właśnie dużo dawało, te pokrowce zakładali ludzie, żeby dziecko chronić od wiatru. A nam się zdał ten egzamin, ten otulacz. Także... No i sobie już idziemy do schroniska. Powoli dochodzimy do schroniska. No i tutaj sobie robimy dłuższą przerwę. Posiedzimy trochę. I tak wygląda schronisko. No i wyszliśmy już ze schroniska. Do przełęczy, do parkingu mam godzinę 45. Jeszcze ze schroniska, no i idziemy. Trochę sobie odpoczęliśmy. Zrobiliśmy bardzo długą przerwę w schronisku. No i idziemy sobie. No i tak ogólnie mówiąc, ten otulacz bardzo nam się przydał. Teraz ciągnęliśmy, bo tu się chyba trochę cieplej. Ale no potrzebne, fajne są takie rzeczy. Przydają się jednak już w takiej, jak jest jesień, zima, jest zimniej. Ty, tak? Janek? Ty. Idziemy sobie. Tak. Idziemy. No i droga od schroniska. To cały czas na drodze, no taka szutrowa, wiem, no trochę większe te kamyczki są takie, ubite dość. Także jak ktoś ma na przykład wózek przystosowany do takiej drogi, bardziej takie sportowe koła, to można sobie do schroniska podjechać, no nie? Wózkiem. O, z wózkiem, z dzieckiem się wybrać. Tylko do schroniska też można przecież. Tak ta droga wygląda, takie kamyczki są. Takie drobne. Dość ubite nawet. Nie jest zła ta droga taka. No, to trzeba mieć wózek odpowiedni, jak mówię. No i w ogóle będę chciała zrobić taki... taką serię filmików. O tym, jak niemowlaka ubierać w góry. Co dać do jedzenia, to no mówię, może też to poruszę ten temat. Nosidełko czy chusta, no ogólne takie no takie rzeczy, które są ważne, bo ja pamiętam, jak Julianek był mały, to sama szukałam w internecie różnych opisów, jak się przygotować, bo też nie miałam w ogóle zielonego pojęcia o tym. No co takie przydatne dla rodziców rzeczy, sprawy, jak ktoś opowie po swoich doświadczeniach, opowie. Przydają się takie rzeczy. Także na pewno będę chciała wszystkich zaprosić właśnie na rodziców, przyszłych rodziców, którzy mają właśnie takie maleństwa, niemowlaki. No i są dość aktywnymi rodzicami. No to będę chciała tak zrobić taką właśnie serię tych filmików niebawem. No myślę, że jeszcze trochę pochodzimy. W takich warunkach trochę właśnie zimniejszych teraz. W sumie Julian już ma 13 miesięcy, zaraz będzie kończył. To już niemowlakiem nie jest. No ale zrobię. No wiadomo, że jest inaczej, jak dziecko jest malutkie, które nie chodzi. Trochę inaczej trzeba ubierać, a inaczej jak dziecko, które już chodzi, no bo się rusza, się rozgrzewa. Sam się rozgrzewa ruchem, no to jest trochę inaczej. Małe dziecko to jednak trochę jest, no... Trzeba się odpowiednio na pewno przygotować, to nie jest takie wyjście. Sobie wyjść. Wiem, się
tym, że najważniejsze jest w tym wszystkim tak naprawdę dobro dziecka, bezpieczeństwo, żeby się nie rozkazało. No i tutaj mamy odbicie właśnie na taki stawik, taki jeziorka, stawik, nie wiem co to jest. Można sobie też zejść na dół. Tak to wygląda. Dobra, chodźcie. No i do góry z powrotem. Tak, jesteśmy do naszego punktu wyjścia, czyli jedziemy teraz już do samochodu. Wycieczka nam się udała. Super. Julianek no teraz śpi. Musimy trochę do samochodu niżej zejść, bo mamy trochę niżej zostawiony samochód. No i tyle. Cześć wszystkim.